Słuchasz Info KRK FM. A za nami największa debata prezydencka w Krakowie. Zażarta dyskusja toczyła się wieczorem w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W obecności kilkuset osób przez 5 rund do swoich racji przekonywało 8 kandydatów na prezydenta Krakowa. Merytorycznie debata na pewno stała na wyższym poziomie niż debaty na poziomie centralnym. To zresztą podkreślali ludzie, którzy wypowiadali się poprzez Twittera. Takie są też opinie na gorąco osób, które rozmawiały z kandydatami po jej zakończeniu. Ciekawa formuła debaty z udziałem publiczności, z udziałem również komentatorów w sieci, w internecie pomogła zorientować się uczestnikom na widowni w tym, jaki poziom merytoryczny prezentują kandydaci, co mają do powiedzenia, jakie są ich główne cele i założenia polityki, które będą prowadzić podczas ewentualnej swojej kadencji. Podsumowali organizatorzy debaty Paweł Adamiec z Samorządu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Paweł Kurtyka ze Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Debata była podzielona na 5 rund. Były m.in. pytania kandydatów do kandydatów, pytania zgromadzonej w auli publiczności oraz omówienie wyzwań dla Krakowa. KRK FM za